Luka we wpływach budżetowych z tytułu podatku CIT, czyli podatku od dochodów osób prawnych, liczona jest w dziesiątkach miliardów złotych i stanowi istotny problem gospodarczy. W ocenie NIK urzędy skarbowe nie były przygotowane kadrowo i organizacyjnie do skutecznego i prawidłowego rozliczania tego podatku. Naczelnicy urzędów skarbowych nie egzekwowali w sposób konsekwentny realizacji przez podatników CIT ich podstawowych obowiązków, takich jak składanie zeznań podatkowych, oraz zbyt rzadko ich kontrolowali, pomimo wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Izba zwraca również uwagę, że urzędom skarbowym brakuje konsekwencji w uchylaniu numeru identyfikacji podatkowej osobom prawnym, z którymi nie było w ogóle kontaktu lub co do których dysponowano informacjami o ich fałszywych lub fikcyjnych danych adresowych. Zaniechania w tym zakresie miały negatywny wpływ na wiarygodność danych w krajowym rejestrze sądowym oraz na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.